To jeżeli ja miałbym porównać, co bardziej by mi pasowało, obsydian czy Nergal, to zdecydowanie wybrałbym. No, trzeba zawsze mieć te oczy dookoła i spoglądać na to i spodziewać się niektórych tych zagrań. Tak, ja się spodziewam tego, że... I pamiętam kiedyś, jak zapytałem się pracownika Wargamingu, czy jest jakiś specjalny matchmaking dla pierwszych bitew, to on mi odpowiedział, istu za bardzo bicia nie ma, on jest blokiem. Dobra, szturremil mnie strzelił, nikt mi nie pomoże ze tym szturremilem, to ja muszę zjechać jednak na dół i zobaczcie, że tu już coś tam po asyście wpada. Siemanko, widzę, witajcie, bitwy na żywo Nergalem, nowy czołg premium 8 poziomu, brytyjski ciężar za ukończenie tych misji halloweenowych, tego projektu Babylon, który jest też od dzisiaj dostępny, tam za każde to dostajecie przeróżne nagrody i na samym końcu możecie zgarnąć taką premkę. Teoretycznie za darmo, no bo zagranie tylko w tym evencie. Oczywiście są sposoby za golda, żeby dokupić pewne boostery, też za realne pieniądze, tak żeby szybciej wbić tą premkę, ale na tym się nie będę skupiać, tylko po prostu pogramy sobie i pogadamy o czołgu. Co my tu mamy? Działo, które strzela średnio za 350, ma 215 penetracji, porównując do kilku innych topowych czołgów premium 8 poziomu, ta penetracja jest delikatnie gorsza. Aczkolwiek nadal powinna ze spokojem dawać sobie radę na 8-9 tierach, no na 10. To już wiadomo, nawet jak przejdziemy na złoto, które ma 252 penetracji, to mogą być problemy z niektórymi ciężarami, ale to chyba każda 8 ma tego typu problem. Jak widzicie, ten czołg praktycznie nie jeździ. Jest bardzo, bardzo wolny. Bazowo jeździ tylko 24 km na godzinę, co jest wynikiem tragicznym. I żeby jakkolwiek sensownie przemieszczać się po tej mapie, no to turbosprężarka jest oczywiście obowiązkowym wyborem. Spróbuję wspomóc naszym dookoła górki, bo oni tutaj... Oj, i trzeci jest, a jestem bokiem, niedobrze. Ale coś powinienem oddać. Tak jest, 351 wchodzi. Stawię się bardziej przodem. Myślałem, że może uda mi się tam przejechać, ale był błąd. AMBT się wychyla. Rykoszet. Niestety nie będzie łatwo go przebić po wieży. My musimy to wygrać, musimy tym ruszyć, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to zobaczcie, co się dzieje już pod naszą bazą. Ja czuję taki obowiązek, aby spróbować tu zagrać właśnie agresywnie. Zobaczymy też zresztą, jak pancerz będzie się spisywać. Ciekawostka jest taka, że ten pancerz w tym czołgu nie jest też jakiś super rewelacyjny, ale można nabrać przeciwnika na kilka takich prostych rzeczy. Szkoda, że ten AMBT jeszcze żyje. Zaraz i z trzeci przeładuje, ale oczywiście trzeba dobić tego AMBT. Dobra, udało mi się. A i z trzeci strzelił mnie za zero. No właśnie, te gąsienice, które są tutaj, one nie przyjmują z obrażeniami, między innymi. Cała ta górna płyta, nie wiem jak ja tego nie przebiłem. Cała ta górna płyta to jest taka wartość pancerza, że na normalnej amunicji wszystkie usmatiery na bliski dystans powinny mieć spore problemy. Jak już załadują złoto, to strzelamy w środek tego pancerza, tutaj jest tam około 250 mm, ale nie jest to też jakiś rewelacyjny czołg do kątowania, bo jeżeli będziemy się kątować, to mniej więcej te sektory przy kątowaniu się, czyli te miejsca, mają tam po 170 mm i wtedy dosyć łatwo nawet siódme tiery będą się w nas wbijać, ale ogólnie rzecz biorąc, sens jest taki, aby nabierać przeciwnika na te wystające gąsienice i tymi gąskami starać się odbijać te pociski. No i akurat raz i trzeci się nabrał, strzelił za zero. Zobaczcie, tutaj delikatnie skontowany jestem i z takiej odległości myślę, że ten obiekt 416 nie ma za dużych szans trafić mnie idealnie w to miejsce, więc powinno to dosyć spoko pracować. GSR pad, pojawił się RHM. Nie wiem, czy go dobiję? Nie, nie zdążę go dobić. 416 tam nadal jest. Przegrywamy. O, w sumie już jest remis 6-6, ale po HP jest strata. No i ja muszę to zagrać bardzo ostrożnie, ze względu na to, że nie mamy jakiejś super pozycji, są czołgi dookoła górki. O, mnie strzela EBR z pleców. Ten EBR podjechał już sobie. Ja nie wiem, czy on nawet nie wjechał na górę, ale jeżeli nie, to on mnie wyciągnął ze środka, czyli jakby stąd. Już buraz dojechał. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że tak mogę zostać wyciągnięty nawet. Mamy wyniki z pierwszej bitwy. Zobaczymy, jak ten czołg zarabia. Miejsce w drużynie czwarte. 410 expa niestety, ale porażka. 54 tysiące. Tu nie liczymy żadnych nagród za ukończenie wydarzenia, bo to dodatkowe. Więc taki mamy wynik. Co do kosztów amunicji, no to 710 kredytów i 4800 za goldową pestkę, która strzela za 350 uszkodzeń. Jest to dosyć... jakby nie patrzeć, sporo. Moja załoga po lewej stronie na waszych ekranach. A co do wyposażenia, to wybrałem też ulepszone wzmocnienie, dlatego że bazowo ten czołg ma 1400 punktów wytrzymałości. Oczywiście, już mówiłem wam wcześniej, turbosprężarka, no i wiadomo,
dosyłasz. Żeby nie było, to nie koniec wad, ponieważ bazowo ten czołg ma 360 zasięgów widzenia i po dodaniu wszystkich perków po zasięg widzenia, grania na racjach, i tak mamy tylko 420 zasięgu. To jest wynikiem, moi drodzy, karygodnym, jak na 8 tier. I to jest kolejny spory minus tego czołgu premium. W bitwie pogadamy sobie też trochę więcej. Wyrzuciło na mapę Paryż i ja nie znam chyba drugiego brytyjskiego czołgu 8 poziomu, który miałby aż tak słaby zasięg widzenia, nie licząc rzecz jasna kołowców, bo one zawsze mają ten zasięg widzenia znerfiony. I dlaczego to jest dla mnie takie ważne, ponieważ często grając czołgiem ciężkim, możecie sobie nie zdawać sprawy, ale biorąc jakieś takie dosyć agresywne pozycje, no to wtedy automatycznie świecicie czołgi, które do was strzelają z tego większego dystansu i możecie fajnie sobie nadrobić wasz wynik uszkodzeniami po asyście. A ja tu wychylając się od tak po prostu, dostałem w dolną płytę raz i od Centuriona nie wiem do końca, strefa nie wiem do końca gdzie zostałem, ale na razie dwa strzały jakie przyjąłem to dwa strzały z uszkodzeniami i to nie jest dobra wróżba, bo rzuciło mnie na 8 tiery i gdybym miał taką możliwość, to znaczy nie musiałbym wybierać turbosprężarki, dosyłacza i wzmocnienia, bo brakuje mi tych parametrów, nawet pokusiłbym się na wrzucenie optyki i to mówię absolutnie poważnie, tylko po prostu nie mogę tego zrobić, bo ten czołg ma jeszcze kilka innych beznadziejnych parametrów, co jest dużym mankamentem tego pojazdu. W5 po włazie, niestety nie trafiłem, bo żółwik akurat się cofnął. My chociaż tu fajnie na tym Paryżu nacieramy i powinniśmy powoli te czołgi jeden po drugim kończyć. Ale ustawił się Carnarvon na wieży, zobaczymy jak teraz z pancerzem wieży. Niestety, ale tu po prawej stronie te punkty, one mają bodajże 170 mm pancerza. Włazy jakieś super spektakularne i wielkie nie są. Zresztą, co może być większe od włazu E6. No ale w gruncie rzeczy chciałem zobaczyć na tym odcinku, jak ten pancerz będzie pracować w wieży przede wszystkim. Bo ten kadłub teoretycznie też zły nie jest, no ale widzieliście teraz, że dwie ósemki się wbiły jak chciały. Tu SKPTK na większy dystans odbiło się. A ja w końcu trafiłem, więc fajnie. Odjadę bliżej. Zobaczymy, co z tego będzie. Dostał Charioter z przebiciem od BZ-y. Tam jest Skorpion. HEK i o dziwo też nie są jakieś fajne, bo mamy 57 mm penetracji. No jak dobrze wiecie, sporo tych brytyjskich czołgów ma takie użyteczne HEK i HESZE, które fajnie się wbijają i możecie w łatwy sposób nadrobić te uszkodzenia. Natomiast tu oczywiście takiej zalety nie posiadamy. No i pamiętam też, że w zeszłym roku podczas Halloween można było zdobyć tego obsydiana i dużo osób na niego narzekało. To jeżeli ja miałbym porównać, co bardziej by mi pasowało, obsydian czy Nergal, to zdecydowanie wybrałbym obsydiana. I to chyba też samo w sobie mówi sporo na temat tego pojazdu. Też ciekawostka, z biegiem czasu obsydian stał się trochę lepszy, mianowicie jak Wargaming wprowadziło te natarcia light, to obsydian był genialnym czołgiem pod ten tryb. I to wam tylko mówię jako taka ciekawostka z zeszłego roku. Bitwa bardzo szybka, udało się zadać 1783 uszkodzeń. Chyba nie ma tu co komentować, takie są zarobki. I gramy po prostu kolejną gierkę. Zatoka Małży, ponownie losowanie na ósemki. Dojedziemy oczywiście agresywnie. Typ 59 wjechał do środka, więc ciekawi mnie... O, tu jeszcze Tygrys drugi podjechał, więc będzie dużo czołgów. Zobaczymy, jak będę się tak wychylać, czy ktoś nabierze się. Okej, widzicie, Tygrys nabrał się na tę gąsienicę. Lywe strzeliły też za zero w gąsienicę. Oni mnie strzeli w to miejsce, więc jakby te sektory nie przyjmują z uszkodzeniami. Teraz po włazie cyk wchodzi. Tu coś odbiłem. Powiem wam, że ta bitwa trochę daje takiej nadziei do tego Nergala. Można go nawet trochę porównać do T28. Jeżeli odpowiednio się ustawi, to potrafi ten pancerz naprawdę być świetny. No i zobaczcie, że przy tego typu wymianach, gdyby nie ta lorka, która wszystko mi popsuła, no to byłaby petarda. Ale mam pecha. Akurat ta lorka i STRV pojechały sobie w to miejsce i nikt nie jest w stanie ich zaświecić. A tak mógłbym cały czas tu próbować się na nich wychylać i sprawdzać, jak ten pancerz będzie funkcjonować, ale niestety nie możemy już tego robić. I zagramy od prawej strony, ale też trzeba będzie uważać na czołgi, które tam, te niższe ciele oczywiście, one mogą mieć gdzieś przestrzały i mogą być trochę irytujące. I z trzeci dolna płyta, skupiam do końca, trafiam, trochę bardziej po górnej, ale udało się przebić i strzał się odbił. Przy takim delikatnym skontowaniu, nawet powiem wam, że Nergal zaczyna funkcjonować. Tu jest to lewe, dolna płyta wchodzi, 329, nie chcę dostać w plecy, dlatego tak trochę podjeżdżam. I znowu delikatnie się kontuje. Dolna płyta, cyk, rozwalamy 305.
świetnie. Ronald, tu jest STRV, tam jest ISU. Nie wiem do końca, co my możemy zrobić, no bo... Jeżeli pojedziemy, no nie, tym ISem pojedziesz i od razu zginiesz. Raczej wielkiego sensu nie ma. Chyba, że nasz list zacznie pracować. Okej. Okay. IS-3 odbił STRV S1. Ósemka z największą penetracją. Ale no, odbił. I teraz... Ja się odbiłem od niego. A on też się odbił ode mnie, o dziwo. Patrzę jeszcze kątem oka na to ISU. Dobra, nie wiadomo, Lorka może ładować, może nie ładować. Zresztą to może być fajny test, jeżeli zacznie do mnie strzelać, tylko wiadomo, że ISU to ja raczej nie odbiję, ale podjeżdżam bliżej. Tej Lorki w sumie nadal nie widzę. Okej, okay, ona już jest tutaj. Przestałem w magazyn. No, byłem za bardzo bokiem ustawiony. A tu już pod odpowiednim kątem Lorka powinna mieć problemy, ale zobaczmy, gdzie mnie przebiła. Chyba po dachu, tak mi się wydaje. Zobaczcie, z takiej odległości gościu trafia idealnie we włas. Niesamowite. Trzecia bitwa za nami. Tu było dużo optymizmu i fajnie ten pancerz zaczął pracować przy odpowiednim ustawieniu. Ale też trzeba brać na to poprawkę, taka, że ten czołg jest nowy i gracze oczywiście będą się przyzwyczajać do tego pancerza i on z biegiem czasu też będzie tracić na wartości. A zarobkowo mamy 34 tysiące na plusie, to gramy kolejną bitwę. Wow, wyrzuciło na siódme poziomy. Mapa to Cichy Brzeg, rzecz jasna. Tylko mało czołgów jedzie na prawo i nie wiem do końca, czy mój podjazd będzie mieć sens. To dużo zależy od tego, co przeciwnik wystawi na C1, D1. Tu już mamy 1/8 tier zaświecony. Nie wiemy, co ze 112. Okej, okay, wiemy, że 112 jedzie na naszą flankę. To jest minimum jeden czołg ciężki 8 tieru. Zanim jakkolwiek podjadę, wstrzymam się, poczekam, aż więcej czołgów się pokaże. Oho, widzicie, tutaj jest Grom i Defender. Więc mamy na tej flance przerąbane dosłownie. I nie ma żadnego sensu na podjazd. Trzeba po prostu ustawić się, snajpić, grać na utrzymanie, kupić jak najwięcej czasu, bo my zdominujemy tą lewą flankę i liczyć na to, że nasi sojusznicy się wrócą albo oni będą zawracać. Nasz Elcek na całe szczęście może nam coś pokazać. Gdybym podjechał na blisko, wyjeżdżają na mnie 3 czołgi, robię 3 strzały i tak naprawdę to jest koniec bitwy dla mnie. I jeszcze powinienem wyzywać całą drużynę, że nikt mi nie pomaga i nic. No, trzeba zawsze mieć te oczy dookoła minimapy i spoglądać na to i spodziewać się niektórych tych zagrań. Tak, ja się spodziewam tego, że podjazd tu zakończy się fatalnie. Jest to 112. Oddaję strzał 341. Prawda, jestem wykryty. No ale na razie duży dystans pomiędzy nami. Cały czas nasz Elcek powinien podświetlać. No dobra, nasza kiona podjeżdża. Było widać, że Grom się cofa. Więc może my teraz zrobimy jakiś pojedynczy czołg. Myślę, że oni mogą wracać się do swojej bazy. I trzeba jak najbardziej zacząć coś robić, no bo bitwa już bardzo ucieka nawet. Jest 7-2. Oho, jest GW Pantera. Próbuję strzelić. I trafiłem, 360, dobiłem jeden strzał Marte. Kolejny strzał na moje konto, ale niestety zobaczcie, jak szybko ta bitwa ucieka. Nie wiem, jakim cudem to nie weszło, gdzie to poleciało, ale jedziemy dalej po tego lighta. Jeszcze 112, nie wiadomo gdzie jest. Z biodra oddaję strzał, wchodzi 357. Przez to, że ten czołg nie jest jakiś super szybki, to ten celownik jest dosyć mały, jak jeździmy. I aż tak bardzo się nie rozcala stabilizacja. Nie jest idealna, ale też nie jest jakaś tragiczna. Dobra, kolejny strzał oddany i jeszcze tu będą te czołgi plecami. Najprawdopodobniej, chociaż nie, odwracają się jak widzicie. Dolna płyta ze złota w Defendera. Niestety poleciało to w górę, Defender się wbił, ale już 112 mnie nie przebiła. Znowu tu jest boczek Defendera. No, na Defendera to ja muszę zadawać złoto, aby się wbić. No i 112 znowu się odbiła. 112 strzała ze złota. Nie wiem do końca, gdzie ona strzela, ale chyba gdzieś po tej górnym pancerzu. Nie wiem, czy zdążę teraz na Defendera. Aj, celowałem już po włazach, już chciałem strzelać. Nie udało się, to jest wyścig po te ostatnie uszkodzenia, jak po jakąś promocję w markecie. No tu pod czołgiem chcę strzelić coś, ale nie da rady, nie da rady, moi drodzy, nie da rady. Mimo, że to jest 1700 uszkodzeń tylko, to i tak jestem zadowolony. Porozsądnie popatrzyłem na to, co się dzieje. Nie wjechałem w te czołgi ciężkie, to mogło się skończyć tragicznie, a tak to zagrałem okej, bitwę bez szału. Cieszę się, że nie podjąłem tego ryzyka i mogłem bardzo szybko wtedy zginąć. A to, że ta bitwa aż tak szybko się potoczyła, no to ja na to akurat
wpływu nie mam. Teraz ostatnia bitwa przed nami, Nergala. Piąta bitwa i znowu wspaniałe losowanie. Będę to podkreślać, dlatego że mam taką teorię, że przez pierwsze kilka bitew, które gramy nowym czołgiem, mamy jakiś preferencyjny, lepszy matchmaking. I to mówię na podstawie tego, że gdy gram na koncie prasowym, po raz pierwszy w historii tego konta danym pojazdem, bardzo często mam świetne losowania i to zresztą wy też widzicie. I pamiętam kiedyś, jak zapytałem się pracownika, w sumie już byłego pracownika Wargamingu, czy jest jakiś specjalny matchmaking dla pierwszych bitew, to on mi odpowiedział, że absolutnie nie. Ale tam kilka miesięcy, bo nawet kilka lat później, gdy już znowu się zapytałem, dostałem odpowiedź, że jednak coś takiego chyba jest. Ale nie ma żadnej takiej konkretnej reguły, że nie wiem, zagrasz 10 bitew, to będziesz mieć losowanie na 8 i 7, tylko z wielką chęcią bym wam to wszystko przedstawił, jak to wygląda, ale myślę, że sami pracownicy WG, z którymi my mamy kontakt, nie wiedzą albo nie mogą powiedzieć, jak to rzeczywiście jest. Ale postaram się ten temat drążyć i jeżeli czegoś nowego się dowiem, to oczywiście was poinformuję. A my tu już z pierwszym fragiem. Teraz trzeba przodem odwrócić się do składy T-17. No i taki lajcik 7 tieru. No to będzie się odbijać od tego Nergala. Chciałem go zgąskować, pięknie udało się, żeby jakoś specjalnie mi nie uciekł. Jeszcze po spocie dostanę od naszych niszczycieli, jak go rozwalą. Mi się nie uda przeładować, chyba że tu gdzieś go złapię, ale nie, nie złapię go. I moje niszczyciele, jak sobie możecie zauważyć, nie skończyły skoda. I teraz w momencie, kiedy on jest wykryty, to ja jestem wykryty. I muszę czekać na moment, jak on zniknie, to wtedy ja zniknę i wtedy ja mogę podjeżdżać. I wtedy nie zbiorę od niszczycieli, które są tam. A teraz patrzę na czas. Było 12:13, więc jak będzie 12:03 w prawym górnym rogu, to znaczy, że zniknąłem dla przeciwnika i przeciwnik nie będzie mógł do mnie strzelić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tu, w tych sektorach, tu pewnie są jakieś niszczyciele i one mogą mi wypłacić gonga, jeżeli będę wjeżdżać wykryty. Nie mówię, że one tam są na 100%, ale po prostu wydaje mi się, że tam są, bo to jest taki typowy schemat na tej mapie. I zagranie z tym analizowaniem, kiedy jesteście wykryci czy nie, jest bardzo przydatne i serio poprawi wasze rezultaty, jeżeli będziecie na to zwracać uwagę. Teraz mogliście zaobserwować, że 50 TP dostał za 700, to znaczy, że ISU musi sobie gdzieś tam stać na K2 i raczej nie ma sensu wyjeżdżać na niego, jeżeli on jest dobrze ustawiony, strzela jeszcze bez spota. Lepiej będzie wrócić na naszą bazę i zapewnić wsparcie naszej bazie, bo tam odbywa się szturm, wszyscy jadą tą linią A i ewidentnie trzeba będzie pomóc. Bezpiecznie jest wrócić się zawsze, a jeżeli samemu albo w jakieś dwa czołgi wyjeżdżać po scelowanych przeciwników. Ale przypatrzcie się, jak wolno ja wracam tym Nergalem. Demon prędkości to nie jest. I w momencie, kiedy ja zdążę się wrócić do moich sojuszników, to te czołgi przeciwne wszystkie giną albo już nie mają HP. Nadal myślę, że to i tak jest lepsze rozwiązanie niż wyjeżdżanie po scelowane ISU, które może nas rozwalić na dwa strzały. No ale jest to trochę taka szpudna robota, jeżeli tak to mogę określić. I nie każdemu chce się wracać. Zobaczcie, zaświeciłem Progetto, niestety strzał za zero, ale myślę, że tutaj coś po spocie może wlecieć od ISU. I ja nawet mogę ze spokojem sobie pograć na to Progetto, to znaczy podjechać na blisko, świecić go na 50 metrów, chociaż on sam się wychyla i sam powinien zginąć. Analizujemy. Przypatrzcie się, było 9, tam 14 na radarze, jeszcze MXM4 do mnie strzelił, więc ja strzelę do niego, chociaż nie. Dobra, mniej więcej za kilka sekund, jeżeli MXM4 mnie ciągle świecił, no to czekamy gdzieś do 8:58 chyba powinienem czekać. I teraz mniej więcej zniknąłem, tak mi się wydaje, chociaż zapomniałem do końca, jaki był czas, jeżeli MXM4 mógł mnie spotować, ale na pewno Progetto mnie spotowało. No tu akurat trochę zważywiłem z tą orientacją w czasie. Dobra, myślę, że ISU się jeszcze nie przestawiło. W razie czego ja mogę zjechać i odbić tu do lewej i się schować. IS-2S, nie wiem, może tu stać, ale mógł oczywiście się cofnąć. Zaświeciłem artylerię, co ciekawe. Czy uda się ją zdjąć na jeden strzał? Znowu. Zaletą tego czołgu jest chyba rozwalanie GW Panther jednym strzałem. Pomimo, że to jest 350, to i tak te GW Panthery schodzą na jeden strzał. Więc to taka śmieszna ciekawostka. Jestem wykryty. No i tu mamy Progetto. Nie wiadomo, co z tym ISU. Ktoś do mnie strzelił i nie trafił. I też zastanawiam się, kto mnie wykrył, bo IS to raczej nie był. Okej, to był ten Sturm Emil. No i teraz jestem trochę na takim pograniczu. W każdej chwili mogę zjechać. Okej, okay, ISU jest tu. ISU za bardzo bicia nie ma. On jest bokiem. Dobra, Sturm Emil mnie strzelił. Nikt mi nie pomoże ze tym Sturm Emilem, to ja muszę zjechać jednak na dół. I zobaczcie, że tu już coś tam po asyście wpada. Karol strzela za zero, ja naprawiam gąsienicę. No i będę się wychylać do tego Sturm Emila i z nim walczyć.
Wiem, że mogę dostać od niego, ale zobaczcie, że akurat nie zebrałem. Brałem to pod uwagę, bo musiałem się jak najszybciej schować od Isu i od tych wszystkich innych czołgów. Jest tu tył wieży. I cyk, strzelamy. Czy IS-2 będzie się odwracać na mnie? Nie odwraca się. Więc ja chcę dojechać szybko za ten kamyczek. No i dobiłem Isa. Tutaj jest Karo. Isu też tam może być, ale mogło wrócić się tutaj. Więc tej informacji nie mam. Ale mniej więcej zaraz powinien zniknąć. Chyba mniej więcej teraz. I mamy Isu, na które nie ma przestrzału, ale to jest kwestia czasu. Może uda się wbić specjalistę. 5 fragów. Chociaż to Isu chce zjechać i chyba rozwalić Kilanę. No i dostał za 621. Arta ogłuszyła Isu. Nasze Isu nie trafiło. A ja nie zdążę tutaj już nic zrobić temu Isu. Ale wbiliśmy oznakę mistrzowską as pancerny. 2700. Chyba jeden strzał na ślepo gdzieś tutaj siadł. 5 fragów. Fajny exp. Zarobkowo 101 tysięcy. I to było moje pierwsze 5 bitew na Nurgalu. Powiem wam szczerze, nic specjalnego. Dosyć mocno przeciętny czołg. I myślę, że gdybym grał innymi pojazdami 8 tieru, to zadałbym więcej tych uszkodzeń. Lepiej by mi się grało niż tym Nurgalem. Ale trzeba było go oczywiście stestować. Nie można mu zmienić wyglądu, taka skórka jest do niego dopasowana. I to tyle ode mnie, dziękuję za odcinek, trzymajcie się, to elo.